prawdziwa lekcja historii za nami. W sobotę 18 lutego przenieśliśmy się do epoki napoleońskiej i byliśmy świadkami walk Wielkiej Armii Napoleona Bonapartego, w skład której weszły również polskie oddziały pod dowództwem generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wyzwalającej Tczew z rąk pruskich. Ponad 100 rekonstruktorów z całej Polski stoczyło bitwę zakończoną kapitulacją Prusaków. Jest bardzo trudne przedsięwzięcie organizacyjne, przede wszystkim logistycznie, tak? Dla nas najważniejsze jest bezpieczeństwo, a w tym roku jest takie troszeczkę innowacja. Z placu Hallera idziemy na miejsce bitwy i inną trasą idą rekonstruktorzy, idzie publiczność. I z powrotem też wracamy tutaj na plac Hallera, ponieważ bitwa nie kończy się pod murami, a na placu Hallera. I dla nas to jest logistycznie trudne, bo najważniejsze jest bezpieczeństwo, ale wszystko się udało. Spoglądaliście ze strachem na prognozę? Tak, trochę spoglądaliśmy ze strachem, ale Bóg jest łaskawy i jest okej. Ilu ostatecznie dotarło do nas rekonstruktorów? Ostatecznie 110 z całej Polski, z województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego, Śląska, Mazowsza i Podlasia. Sierżant! Damy! Szwarc! No hańba! Damy! Rozumiem, że mamy do czynienia z obrońcą murów Tczewa. Tak, z obrońcą. To prawda. Jesteśmy Prusakami, którzy tutaj byli. Byliśmy małym oddziałem, ale ja reprezentuję akurat Freikorps. Tak, mały oddział, ale generalnie stoczymy bitwę. Przegramy tę bitwę? No, my tak, niestety. My niestety tak, Księstwo Warszawskie wygra. Proszę powiedzieć coś o swoim stroju. Czy to jest w dniu bitwy tak wojacy, żołdacy byli ubrani? Tak, to jest typowy muszkiet skałkowy. Wszystko jest właściwie szyte i w pewnym, można powiedzieć, oryginale. Materiały również są oryginalne, czyli po prostu prawdziwa wełna. Pistolet skałkowy, ładowany odprzodowo. Strzelający. Skuteczna i celna broń? Skuteczna, celna broń. Znaczy z tą bronią, można powiedzieć, było bardzo różnie. W tamtych czasach skuteczność tej broni z bliskiej odległości była skuteczna, z dalszej trochę gorzej. Dlatego w momencie, kiedy żołnierze podchodzili do siebie w szyku, strzelali z bardzo bliskich odległości, zabijając się. Na posobę wziąć i założyć obojętnie na stój! Brawo! Jak ważna była to bitwa z perspektywy wielkiej historii? Wydarzenia, które rozgrywają się w miejscu, z którymi historia jest związana, gdzie przeszłość łączy się z teraźniejszością i być uczestnikiem tychże wydarzeń to jest wartość dodana. Uczyć się można całe życie, uczonym można być całe życie, ale być częścią czegoś, co się nazywa epoką, na to trzeba czekać. I myślę, że z punktu widzenia historyka to proste
zdanie. Jako autor cyklu Wojownicy Czasu jestem szczęśliwy, że mogłem być w Tczewie. To jest nasza chyba 6. albo 7. napoleońska bitwa. W naszym cyklu prezentujemy bitwy, rekonstrukcje bitew z różnych okresów historycznych, ale bitwy napoleońskie zawsze są najbardziej barwne i najbardziej takie wdzięczne do filmowania. Ta bitwa w Tczewie nie była specjalnie znana, chociaż Napoleon nazwał ją pierwszą polską bitwą, więc cieszę się, że mogliśmy sfilmować to wydarzenie, ponieważ to odda sprawiedliwość bitwie sprzed 200 lat. A czy ona właśnie była ważna z perspektywy historii tego regionu? Na pewno była ważna, dlatego że Tczew był ważny, ponieważ on leżał na zbiegu szlaków handlowych, komunikacyjnych. Więc jeżeli ktoś, tak jak Napoleon, chciał oblegać i zdobyć Gdańsk, najpierw musiał zdobyć Tczew, żeby zabezpieczyć sobie tyły i żeby nikt, kiedy będzie zdobywał Gdańsk, nie zaszurał mu od południa. A on tak na miasto bracie. Miał 19 lat. O domu myślał. Wniósł się tuż ponad ziemią, przesłaniał obraz, kiedy pruska piechota na prawym skrzydle szła do natarcia. Słyszał prosak czystej krwi, z lasu drewniano. Myślę. A za nim poszło wojsko po schodach. Wybiegł piechotę. Atak ku miastu. Ku miastu zaczęła podążać. Na ulicach rzeź miała nastąpić. Po ciężkich walkach o Tczew miasto padło i Prusacy wycofali się.